Cześć, z tej strony Oskar Rak. Dzisiaj szybki odcinek, w którym wytłumaczę wam, dlaczego ludzie tejpują swoje sprzęty foto-wideo. Zaczynamy! Tak jak już przed chwilą powiedziałem, dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego usuwamy logo ze sprzętów foto-wideo albo tejpujemy te nasze sprzęty, czyli oklejamy je taśmą. Oklejanie taśmą i usuwanie logo ma tak naprawdę kilka różnych przyczyn, albo tak naprawdę kilka innych powódek ludźmi kieruje, że to robią. Pierwszy, najprostszy sposób, czy najbardziej logiczny, przynajmniej dla mnie, którego jakby sam używam, jak teraz wyjechałem do Azji, to jest po prostu oklejenie sprzętu z tego powodu, że ktoś go może chcieć podpierdzielić. Sprawa jest prosta. Sprzęty w chwili obecnej kosztują po kilkanaście tysięcy złotych. Dzisiaj telefony potrafią kosztować po 10 tysięcy złotych. To są astronomiczne kwoty. I w momencie, kiedy mamy te brandy, czyli mamy napisane na naszym aparacie Fuji, tak jak ja mam, czy jakieś inne, Samsung, bla, 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 jest tego w cholerę, może to przyciągnąć uwagę i ktoś sobie od razu może wygooglać: halo, halo, co to jest za aparat, ile on kosztuje, dobra, opłaca się go zwędzić. Więc sprawa tutaj bardzo prosta, zrobienie z tego naszego aparatu, czy też innego sprzętu foto, wideo, takiego no-name'a, powoduje, że trudniej go zidentyfikować, więc trudniej sprawdzić, ile on tak naprawdę kosztuje. I to jest pierwszy powód. Drugi powód to kwestia związana już z takim użytkowaniem aparatu, czy innych sprzętów. No, sprzęt się po prostu zużywa. W momencie, kiedy go wyciągamy i wkładamy i on cały czas pracuje, no obciera on się on w pewnych miejscach, więc niektórzy po prostu go tejpują, czyli właśnie tak jak tutaj jest oklejone, oklejają go w tych newralgicznych miejscach, żeby on się nie wycierał, no i nie wyglądał na używany w momencie, kiedy go będziemy chcieli odsprzedać, więc to jest taka, bym powiedział, prowizoryczna ochrona, czy tam normalna, w zależności jak ktoś podchodzi do swojego sprzętu przed użyciem. Trzeci powód, z którego ludzie oklejają swoje sprzęty taśmami, czy usuwają te logo z tych aparatów, bym powiedział, moim zdaniem jest trochę naciągany, ale może, nie wiem, podzielę się, sami ocenicie, może w komentarzach. To jest odciąganie uwagi tak naprawdę w momencie, kiedy my robimy zdjęcia. Czyli w momencie, kiedy ja robię teraz zdjęcie, jeżeli mam tam jakieś Fuji albo Canon napisane, to tak jak widzicie, wzrok mi może trochę uciekać. O, co tu jest? Tutaj jest coś napisane, tu jest coś napisane. Więc podobno może to odwracać uwagę osoby fotografowanej czy kręconej. Dlatego ludzie też tak robią te no-name'y z tych swoich aparatów. Okej. Okay. No i czwarty, ostatni powód, który jest dla mnie dużo, bym powiedział, bardziej prawdopodobny niż ta trójka, o której przed chwilą mówiłem, to są refleksy. Czyli w momencie, kiedy robimy jakieś realizacje, w których mamy dużo refleksów, no to te białe napisy, które mamy najczęściej na korpusach czy innych sprzętach wideo, mogą odbijać się w tych przestrzeniach, więc możemy widzieć Fuji, Canon czy jakieś tam inne marki, jakie tam mamy. I z tym jak najbardziej jestem w stanie się zgodzić, że rzeczywiście z tego powodu ludzie mogą oklejać. I z tym się już spotkałem, że ludzie rzeczywiście mówili. Sam ostatnio byłem świadkiem czegoś takiego. W momencie, kiedy nagrywaliśmy, mieliśmy szybę, to widziałem te refleksy, no i to się rzeczywiście przydało, więc jak najbardziej ten czwarty powód się tutaj sprawdza. No i tak naprawdę to tyle, nie? Jakby to są cztery powody, do mnie przemawia tak naprawdę pierwszy, który rzeczywiście gdzieś tam jest w stanie nas uchronić, nic nas nie kosztuje, nie obrzydza tego aparatu, jeżeli zrobimy to, bym powiedział, w jakiś normalny sposób, a nie obklejmy po prostu taśmą tego aparatu, myślę, że to wygląda wtedy nawet całkiem nieźle. No i jeżeli kogoś to uratuje i ktoś mu nie podpierdzieli tego sprzętu, to why not? Dobra, dzięki bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, dowiedzieliście się czegoś, jeżeli macie jakieś pytania albo coś tutaj pomieszałem, w komentarzach zapraszam do dyskusji i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!